Dzień dobry, witamy w nowym vlogu na naszym kanale. My już rozpoczynamy świętowanie Wielki Piątek. My już się przygotowujemy do jutrzejszego święcenia pokarmów i będziemy teraz ozdabiać jajeczka, tak? Dzisiaj rano byliśmy na drodze krzyżowej. Nawet Miłoszek wytrzymał, bo była to taka droga dedykowana dla dzieci. Ja nie wiem, czy to jest tych jajek wyjdzie. Nie, Hanula. Nie będzie głośno i nie wyjdą nam brzydkie jajka. No ja też mam taką nadzieję, ale wiesz co, z Miłoszkiem to będzie ciężko, żeby nie było głośno. Dobra. Ale my dzisiaj jakie jajka robimy? Nie robimy zwykłych jajek, nie. Takich w sensie klasycznych, cebulą barwionych. Tak. Także nie robimy takich zwykłych, klasycznych jajek farbowanych w cebuli. Będziemy po prostu z racji tego, że mamy dwójkę dzieci. No, no żeby mieli frajdę, nie? To będą malowane farbkami w tym roku. No i mamy wyklejane. Jeszcze, tak, no, to chyba naklejki są, nie? A, zaraz zobaczymy, bo ja tu trzymam już ugotowane jajka. I to są ugotowane, no, a te są... Pokaż mi, Joszku, jajo. A ja to wygląda jakby były takie same, nie? Które jest które? Prawdziwe, no, i sztuczne. Teraz. To jest sztuczne, bo mamy też... O! Bam! Mama, podnieś się. No, mamy też barwniki, bo właśnie tu są też barwniki. O, coś tu się stało. Już jeden chyba się wysypał. No, kurczaki, no. Czekaj, kochanie, nie wiem z którego leci, chyba z tego. Tak, ale to nie Hani wina. Widzisz, jest normalnie przemoczony. No. Patrz. Mamy ugotowane białe, bo to przemoczone w takim zapakowaniu. No. Coś musiało, widzisz, że jest po prostu to... Był fabrycznie zapakowany, a przemokł. No nic, to musimy posprzątać i widzimy się tak, za chwilę. Tak, się nie pomyliła, prawdziwe to jest. Dobra, no to wkładamy, mamy niebieski i czerwony. Haneczka tak wybrała, bo wszystkich nie będziemy, wiecie, robić kolorów. Na kilka minut włożyć. No to wkładamy pierwsze jajeczko. I teraz drugie jajeczko. To jest gorące, więc mama musi to robić, nie? No i czekamy, i a w tym czasie zabieramy się za malowanie tych jajek. Są szablony, które wybrała Hania z Miłoszem. Miłosz na przykład będzie miał króliczka, no i zaraz to przymocujemy tutaj taśmą i będą sobie malowali. Tak, będziesz malować zaraz, trzymać, dobra. Powiem wam, ten patent z taśmą był spoko, ale ona się odkleja, nie wiemy czemu tu trochę. Dlatego ja Hani podtrzymam, mama będzie trzymać, będzie ci łatwiej i tak ci to dam, o. Dobra współpraca. O. No i lecimy. No i lecimy, będzie ładnie. Jasne, że tak. Super. O, jest pokryte, dobra. Na dole też taki kolor. Najpierw wszystko zrób czerwonym. Co chcesz, żeby było czerwone, to już zrób, a potem zmienimy kolor, ok? Także dziewczyny, widzicie... A cześć w ogóle, bo ja się nie witałem jeszcze w tym vlogu. Dziewczyny sobie malują, a ja stwierdziłem, że sprawdzimy, jak te jajeczka. No i już jest piękne, zobaczcie. Już możemy farbować następne. No i zobaczcie. Pierwsze jajeczka są już gotowe. No kolor bardzo ładny moim zdaniem. Taki pastelowy wyszedł troszkę. Patrzcie, niebieskie. Bardzo ładny, ale w obiektywie kamery jest mega. I tu z czerwonego zrobił się taki bardziej różowy. A jak tam malowanie u dziewczyn? Słyszę, że chyba są przeboje. Hanusia jest niecierpliwa, ja już to jej odkleiłam, bo to już jest okej, zobacz jak fajnie. I tylko to musi teraz wyschnąć właśnie, no to dobra, mama to jakoś dlatego ogarnąć. Tata zrobił te podstawki, że można ją tu odłożyć. No. Teraz. Złap za taśmę i po prostu o. No i sobie czeka. No, jajo. Ona w końcu wiesz. Teraz drugie. Dobra. Dobra, a jedne takie też malujemy, czy wszystkie malujemy? Ja. To daj jedne takie zrobimy do koszyczka. Czekaj. To weźmiemy teraz myć to, czy inne? Kroszonki? Tak to było, nie? No, kroszonki. Kroszonki. Po naszemu, po śląsku, pisanki. To kroszonki i się też u nas zgodzą, że się nie maluje pisanki, no się krosi. W związku z tym dajcie znać, jak u was nazywają się pisanki, czy klasycznie pisanki, czy też macie jakieś, wiecie, swoje nazewnictwo własne regionalne. Boże, nie umie się skupić, nie, po prostu jest hejza. U nas się krosi i robi się kroszonki. Tak, ja ciężko. Patrzcie, na tych żywych jajkach, że tak to nazwę, nie chce się to zmieścić, no bo to pocieknie, wiesz o co chodzi, Mateusz? No, to pocieknie, to szkoda, a to lepiej zafarbować i przykleić. No nic, to chodź, Haneczka, zrobimy jeszcze te. Haneczka coś wie, a ja wam jeszcze chciałem powiedzieć,
No, na plastikowym. Na plastikowym zróbcie, a ja wam jeszcze chciałem tylko pokazać, że jeszcze rzutem na taśmę, bo nam brakowało takiego ładnego stojaczka na jajka. Kupiłem w Biedronce stojaczek, który widzieliśmy wczoraj, jak byliśmy na zakupach, ale się na niego nie zdecydowaliśmy i dzisiaj podjechałem. A nie zdecydowaliśmy się na niego wczoraj, bo... A już nie było żadnego innego. Mankamencik. Natomiast wziąłem, podjechałem i zdecydowałem się na niego, no bo jak jajka są, wiecie, tym wąskim w naszą stronę. O, tu widać w tą stronę usadowione i tak ładnie postawione, to tego wcale nie widać. A jest ładny, biały, ze złotym akcentem. Bardzo ładny stojaczek na jajka. Super. No, dziewczyny dalej lecą. Jakie teraz kolory? Znowu czerwień jeszcze. Pokaż. Czyli widzę, ty jesteś czerwona. I ty? Oho, już się teraz przypomniało mu się. Wjeżdża prezes. Dobra, już idę. Ten. Tu jest prezes. No, prezes już taki zrobił miszmasz w tych farbkach. Aha. Bo na jajku oczywiście może mieć miszmasz, ale w farbkach... Ale Miłosz maluje, ja maluję razem z Miłoszem, jestem brudny, tak? Ale ja też, bo to jak się trzyma, nie? No, dawaj. Uszy, tu. O, brawo. No i tu. No, dokładnie, super. O, brawo. Tak. Jeszcze trochę rozumiem. Pablo Picasso. Dobrze, ale kicia, bo to potem za grube będzie tak jak tam. Siunia, co tu się stało? Weź rączkę. Coś się zrobił. O ja, pomalowałeś sobie buzię? Dobra, chodź, lecimy dalej. Tu trzeba mieć, moi drodzy, anielską cierpliwość. Takie wokale. No, z drugą dzieci tak jest, ale tak jak wam mówimy, to było świadome działanie, żebyśmy nie farbowali tych jajek. Oszkrabinami, czyli jak to się, łuskami cebuli. No. Żeby miały jakąś frajdę dzieciaki, żeby było farbowanie, malowanie, wyklejanie. Natomiast ja jak byłem mały, to też miałem dużą frajdę, bo my robiliśmy tak, że po prostu świeczką pisaliśmy wzory na jajku, a później te jajka ze świeczką się moczyło w cebuli i tam, gdzie była świeczka, nie farbowało, tam, gdzie nie było świeczki, farbowało i były fajne wzory, także co czasy, to zabawy, tak? No właśnie, a ja pamiętam, że właśnie my z kolei w moim rodzinnym domu farbowaliśmy jajka i potem to, ale to było ciężkie dla drapaliście. Dzieci. Drapaliście, a nie, drapaliście, też drapałem. A ja widziałam taki film, gdy robicie z babcią takie pierniczki i pokazałaś, że była ładna choinka z bombką. Tak, a to nie te święta. To ty mówisz o świętach Bożego Narodzenia. Hania pamięta ten film, kiedyś na YouTubie zobaczyła właśnie, no puściliśmy jej go, kiedy robiliśmy właśnie pierniki, a jeszcze Hanneczka była w brzuchu, dlatego jej to puściłam, bo miałam brzuszek. To były te święta ostatnie bez ciebie. Znaczy byłaś już w brzuszku, proszę bardzo. Mama ci potrzyma, a ty sobie rób. No tu ładne kolory, podobają mi się. Mhm. A tu jest też ładne kolory, podobają mi się. Dobra. Krzesła. Nie dotykaj nic. Ja już przebrany. Teraz mnie złapała ostrość. Ja już przebrany. Widzieliście, jak prezentują się jajeczka, które zrobiła Hania z Miłoszem. Zabrałem się za skoszenie trawy. Święta mają być mega ciepłe, także skosiłem trawę jeszcze ciutkę niżej, żeby fajnie przeschnęła sobie ta ziemia. I sama trawka też, no bo mamy, wiecie, zacienioną stronę, więc tu długo utrzymuje się wilgoć. Skosiłem ją nisko, żeby fajnie się trawka przesuszyła, żeby tam, wiecie, nie zagrzybiała itp. itd. A teraz w planie mam to, żeby zabrać się za garaż. Chciałem go trochę uprzątnąć, dokopać się do rowerów, które na jesień zostały w tym garażu zakopane, no bo z racji tego, że na święta ma być mega pogoda, no to jutro przy okazji Wielkiej Soboty po święceniu koszyczka plan jest taki, o ile czas pozwoli, żeby wybrać się na rower. Tak bardzo byśmy chcieli się wybrać, ja też bym bardzo chciał, no i tak jest plan, no ale najpierw, żeby to zrobić, to muszę się dokopać do rowerów. A swoją drogą, jeżeli chodzi o wilgoć, to patrzcie, stanąłem teraz chwilę, bo założyłem balerinę twoją, Paulinę w ogóle. I widzicie, stanąłem na chwilę na trawie. Cały dzień było słońce, a ona i tak jest trochę wilgotna. Także macie dowód tego, że jakby od strony północnej jednak, no to niestety nie jest łatwo, jeżeli chodzi o trawnik. Dzień dobry, wy! Wielką Sobotę. Niech mnie tylko złapie ostrość. Jestem. Ja od rana z kubeczkiem pysznej yerby, który mnie energetycznie pobudza. Szykujemy się do tego, żeby i święcić koszyczek. Zaraz go będziemy szykować, ale wiecie, my z Paulinką, Miłosz, nie na boso, my z Paulinką tutaj po prostu na górze się szykujemy,
Dzieci na dole, nagle schodzimy, a oni na dworze. Miłosz poszedł w butach Hani, bo on je kocha z tym kwiatuszkiem. I po prostu powiedziałam mu, chodź, ubiorę ci twoje, bo jest ci niewygodnie grać w piłkę. To wiecie, co zrobił? Patrzcie. Raz, dwa i poszedł na posadę. Mama. Znaczy w skarpetach. No i na pewno mógł. Masz mokry. No na pewno. Patrzcie, i oddaj ten smoczek. Patrzcie. Co się stało? Ouu. Zaliście się do niego kreda. Tata, i coś ci powiem. Jest tak ciepło, to jak na lato. No to super, cieszysz się, widzę. No to najważniejsze. Tancereczka. Tam coś leży różowego w trawie. Co to? Kwiatuszek? Mamo, i kwiatuszek też masz urwany. No, spoko. Poszli? Piłka. No, piłka. I poszli. A tutaj u nas szykowanie koszyczka. No mieliśmy to zrobić z Hanią i Miłoszem, ale pogoda jest na tyle fajna, że oni... Olewka to dla nich nie jest frajda. Trochę gotowców, jak widzicie. No i właśnie tak myślę, żeby Miłoszkowi dać właśnie takie, wiecie, bardziej cukierkowe rzeczy. Bo jak to wyleci, to nie będzie szkoda. Właśnie. A Hania, a Hani po prostu przygotuje typowo koszyczek na święconkę, czyli mamy szyneczkę, taką kupiłam. Wiecie, to nie jest za dobre, ale przynajmniej jakoś fajnie symbolicznie idzie. Nie? Tak, symbolicznie idzie włożyć do tego koszyczka, znaczy, nie rozwala się. Znaczy ona może nie jest dobra, ale jakościowo, nie? No, no. Tylko wiecie, ona jest taka... Znaczy nawet może jakościowo jest okej, okay, bo to są z Aleksandrii, kiedy te frankfurterki zawsze kupujemy. No. Tylko że mi ona nie smakuje, bo to jest taka jakby mielonka trochę, nie? Wiesz, no ja ci powiem, że jak tu nawet składu na niej nie ma, no to faktycznie. No ona... Dobra, mniejsza z tym, jest jajko, to będzie. Oczywiście bułeczkę zaraz wezmę. Sól damy, bo mamy takiego króliczka, pieprz. Nie? Ja mam... Tak, oczywiście damy też jajeczko. Damy też... Jajko najważniejsze. Damy też baranka. No i pewnie posłuchamy przy święceniu. No, o, zobaczcie, jakie ładne. No bardzo ładne. No i pewnie posłuchamy przy święceniu o tym, co zawsze, czyli o tym, czym, jakim symbolem są te poszczególne rzeczy w koszyczku. Mm-hmm. Czyli jakim symbolem jest jajko, a jajko jest symbolem życia, to wiadomo. Chyba chrzan też się jeszcze daje, ale nie wiem, do czego go dać. Nie mam za bardzo, jak to ogarnąć. Zaraz coś rozkminimy. Także bierzemy się za szykowanie, a jeszcze widzicie, tak jak mówię, jakieś słodkości damy Mieszkowi, to jest czekoladowy baranek. Nie wiem, czy tego mówię, bo to jest kurczaczek. Chłopczyk, nie? No, bo to był Hani koszyczek, więc to mu ściągnę, a Hani z kolei, wiecie, tu z dekoracji bazonowej trochę porwałam i ozdobiłam. Zawsze fajnie, nie? Z taką Basią. No to jest ta serwetka, o której mówiłam wam, że byłam specjalnie u Oli, powiem, taka gipiórka. No bo nic nie było innego, wiesz? Żeby takie jakby z motywem zajączka czy z jajoczkami, nic nie było. No ale ładne. Nigdzie. Jajoczka? No jajoczka, jajoczka i tu sobie tak fajnie o, potem przykryję, nie? Żeby to tak nie było. No i pięknie, to robię. To bo dzieci to raczej mi nie pomogą, bo i tam nie, właśnie gdzie oni są? Oho, tam jest prezes. Tu jest, widzicie, Haneczka już zainteresowała, to było na chwilę. No, no zobaczyła, że fajny baranek jest i czy to jest czekoladkowy. I kurczaczek. No, a oni się ostatnio mega dobrze dogadują, jak widzicie, braciszek z siostrzyczką. Miłość kwitnie. Pięknie. Dlaczego Miłość nie chce grać ze mną jedną piłką? No bo on jest taki crazy, on, widzisz? Dobra, będę swoją piłkę. Hanusia już nasza piękna gotowa, proszę bardzo, ma dwa koszyczki, bo idzie zanieść Miłoszkowi, bo Miłoszek już po prostu uciekł na dwór do taty. To i jest, na tacie. Tak, to jest Miłoszka, wiecie, tam bardziej takie cukiereczki. Taki nosiłam, gdy miałam kwiatuszki, ale kwiatki pospadały trochę, a mama ściągnęła kilka. Tak, kwiatki, tu wiecie, tak jak mówiłam, ściągnęliśmy to Miłoszkowi, no bo to Miłoszek jest nie jest dziewczynką, to lepiej niech nie ma kwiatuszków, tak będzie lepiej. A tu jeszcze koszyczek Hanusi i nasz, bo to czekajcie, tak może to wezmę, proszę bardzo. Tu jest wszystko, co potrzeba mieć w koszyczku na święcenie. Proszę. Pięknie. No ty już masz, proszę. To jest twój koszyczek, tak? Hani. A tamten jest Hani. Wszyscy zadowoleni? Tak. No to mamy to, możemy iść. Ruszamy. No, tam masz dużo rzeczy. Udało się, jesteśmy wyszykowani. Tata! Co, myszko? Jesteśmy wyszykowani, jedziemy autem święcić koszyczek, ale jeszcze najpierw jedziemy po prezent. Tak, ale to nie twój! Nie, Miłoszka, akurat no
przecież zażyczyłaś sobie jeszcze wczoraj na ostatni po prostu rzut. No właśnie, o 21 przed pójściem spać. No. Że Hanoczce marzy się takie szkło powiększające, taka lupa. I chce chyba zostać detektywem albo badać zwierzątka małe, typu mrówki. No już tak sobie myślę. No. Nie, chcę oglądać małe zwierzątka. No tak myślę. No to już jest, wiecie, to już jest ten etap lupa, no. Potem jakiś mikroskop, poznawanie świata. Także jakby to było jakaś, wiecie, jakaś... Tak, Misiu ma koszyk. Musisz go pokazać, chyba, bo nie przeżyje chłopak. Piękny, piękny koszyk. I jeden, i drugi. Przepiękne koszyki. Janko. No i jajko jest tam. No i możesz otwarć czekoladkę trochę. Aha. No i wiecie, jakby to była jakaś taka zabawka, której jest pełno, no to no, może niekoniecznie byśmy jechali w Wielką Sobotę jeszcze, ale jak dodatkowo sobie Hania zażyczyła taki prezent, no to... No, a to tam nie będzie jakiś też duży wydatek, że tak powiem. No, ale no, po prostu to jest fajny pomysł. Tak, to jest fajny pomysł, lubą, właśnie. I oglądać, poznawać świat. Różne rzeczy i poznawać świat, tak. To jak najbardziej. Tak. Takie prezenty popieramy i jakby jak najbardziej kupujemy. Nie? No, dlatego właśnie... jedziemy, a potem już na spokojnie, jeszcze po święceniu pokarmów będzie jakieś szukanie zajączka, nie? I prezentów. Co? Tato, on ci nie do spokoju. No masz piękny koszyczek, synku. A tu jest pięknie ciepło. No gorąco, właśnie dzisiaj w ogóle się zrobiła. Gorąco, tak. Tak, jest ciepło, to potwierdzamy. W żakiecie trochę gorąco nawet bym powiedziała. W ogóle można iść w krótkim rękawie. Można. Dobra, my tu się skradliśmy na ogródek, bo powiem wam szczerze, Haneczka już nie może doczekać się zajączka. No ono w sumie taka tradycja, że zawsze tego zajączka szuka się gdzieś. U ciebie nie było tak, no. Bo nie miałem ogródka. No właśnie, ale u mnie było właśnie tak, że zawsze szukałam tego zajączka właśnie gdzieś tam w ogródku pod krzaczkami. No więc plan jest taki sam, żeby to zrobić. Haneczka już wie, że właśnie zajączek gdzieś tam na ogródku podłoży jej jakieś upominki. No to mamy tu torbę. Dzisiaj ja jestem tym zajączkiem, moi drodzy. Ja będę się tu, wiecie, gimnastykować, żeby jakoś ukryć. Haneczka ogląda bajkę. Mam nadzieję, że tu przez okno nas nie zauważy. Trochę się martwię, wiecie, nie mogę iść w ogóle w tamte rejony, bo jak zauważy... Możesz, ale tam... pod okrem trzeba będzie się... No właśnie. Zmychnął się. Ale nie przez te duże balkonowe okno, no. Tam z ogrodu zimowego. Może mnie nie, zobaczyć. Może nie. Tam może, chyba że za ogród, nie? No. Też by szło coś schować. Więc no, biorę się za robotę, bo Haneczka już się nie może doczekać, a Miłoszek teraz zalicza drzemkę, więc plan jest taki, że po prostu jak już się obudzi Miłoszek, no to pójdziemy odnaleźć te prezenty. Ale jeszcze wam powiem, że u mnie zawsze to było w piątek, bo myśmy jeździli na Górę Świętej Anny, tam było źródełko, rano się szłam do tego źródełka, wiecie, umyć i później jak wracałam, to właśnie szukałam na ogródku prezentów. My stwierdziliśmy tak z Mateuszem, że sobota to jest dobry moment, bo wiecie, Mateusz jeszcze w piątki chodzi do pracy. Trochę inaczej teraz to wygląda niż kiedyś. Powiedzmy sobie szczerze, ten piątek jest taki pracujący jeszcze, więc stwierdziliśmy, że sobota po właśnie poświęcące, bo już wróciliśmy z kościoła, to będzie dobry moment, więc no. Dobrze, że ten Mauser stoi, bo właśnie sobie myślę, że patrz, ten ogródek jeszcze nie zarośnięty, trawy obcięte, jeszcze wiadomo, one mają czas, żeby urosnąć, no ale wiecie, w lato były takie, to miałabym pole do popisu, żeby gdzieś to schować, a tak, taki ubogi teraz pod tymi moimi małymi tujami. No zobacz, tu są, tu są takie dwa tableciki, one są specjalnie tak schowane, żeby były widoczne. Bo to jest obydwóch to samo, tak. No i tu, gdzie jest schowane, widzicie? Tu jest jeden. A tu jest drugi. Prezencik. A tam już tam czai chyba. No, czajana. Także wracamy do domu. No. Ale z dzieciakami poszli furtką, mimo już się obudził. Ja tylko chciałem powiedzieć, że już wiem, po co Hani była ta lupa. Właśnie do szukania tych prezentów. Zobaczcie. Proszę szukać. Gdzie zajączek schował prezent? Kupy są, można szukać. O bo. Zajączka. Aha. No to biegaj. Szukaj, patrz jak Hania szuka. Czy tam coś jest dla ciebie? Wow. Paulina. To jest dla kogo? Dla Miłoszka. No to daj, Hania ci znalazła. Dla ciebie. No i co tam jest? Zajączek podłożył książeczkę? Tak, dla mnie. No, to jest dla ciebie. Jaki to jest snajper? Znalazłaś Kena? Tak, dla mnie. O, co to jest? Kena! No, chciałaś, nie?
Miłoszek, chodź, a zobacz, czy tam coś jest. Tam coś jest dla ciebie. Chodź, zobaczymy, szybko, szybko, szybko. Zobacz, czy tu coś jest. Tu, co tam jest, zobacz. Jest to coś, mamuszka. No wyciągnij, chodź. No, tu z tej strony, chodź. Wyciągnij sobie. Wow. Miłoszku, ładne. I tu dla Miłoszka prezent znalazła. Fajny. Działa. Działać, będzie działać. Rozpakujemy zaraz. Super. Ale jeszcze na pewno są dwie rzeczy schowane. Hanneczka już znalazła tablet. Dobra, to co najpierw otwieramy? Hanusia sobie książeczkę poogląda. To! Tablet? Tak. Dobra, to trzeba otworzyć i tobie, i Miłoszkowi. O, ty też masz tu książeczkę, widzisz? A zobacz, Misiu, jak tu jest, mama ci pokaże. Zobacz. Właśnie, języczek będzie... No, spróbuj paluszkiem. I tam wszystko... Jest języczek? Nie ma języczka. To ja wszystko tak obracam w tej książce. No tak, tak, bo masz ja mam rację. Taką... Nie, bo ja mam taką książkę u babci. Tak, ty miałaś takie książki też, jak byłaś mała. I języczek jest i nie ma, tak? No super, a zobacz, tam jest więcej takich. Proszę. Miał. No, miał. No pięknie, dobra, Hanuśka. O, ta książka też jest bardzo ładna. To jest ta, którą lubisz z tej serii, wiesz, które? No. Sereny. Tak, tylko że to są z tej serii, co masz, te krasnoludki. Dobra, otwieramy tablet. Nie, pewnie nie będzie baterii, to ty już od razu idź po baterię. Nie, są, patrz. Co? Dodaj ci, otworzę, mama, też. I gdzie tu się uruchamia? Tu na czerwonym to musisz włączyć. Słuchajcie, ze mną to jest tak, że ja to takie prezenty, już, że tak powiem, kolekcjonuję wcześniej. Jak wiecie, jak zauważy coś w dobrej cenie, to już z myślą o dzieciach. I na przykład ten tablecik. Ten tablecik to udało nam się wychodzić za 12 zł. Oceniony chyba z 45 zł. No, coś takiego. Nie? On w Empiku czy w Smyku tyle kosztował. No. Otwierać Kena? Są takie prezenty, które na przykład Hanusia tam podpowie. Mamo, ja mam same dziewczynki, same Barbie, nie mam Kena. Tak, jak no to... jest prezent, o którym tak, ona chce, a o czym my nie wiemy. Tak, o czym my nie wiemy, to wiecie, Ken dopiero co się pojawił tu dwa dni temu w naszym domu w paczkomacie. No, ale jest. I Hania się cieszy, to najważniejsze. Tak. Nie, nie, nie. Misiu ma tablet, książeczkę, bo bardzo lubi te takie ruchome książeczki. I masz to jeszcze. I Linki Malsa to już będzie jego czwarty do kolekcji. Super. Bo Linki Malsa też lubi. Super. I słuchajcie, tego Linki Malsa udało mi się wyrwać na przykład za 39 zł. No to też jest przeceniony mega cena. Chyba z 80 albo 70. Tak, bo one tak kosztują. No. Pokaż. Pięknie. Podoba ci się? Super! Tak pięknie tańczysz! Zagrajmy w najkształt! Przystanek i cel podróży. No właśnie, bo wiecie, wybraliśmy się na te rowery, ale no bez lodów nie mogłoby się obejść. I tak jak już wspominałam, kolejka jest straszna, bo chyba wszyscy wpadli na ten sam pomysł. Bo jest bardzo ciepło. No, bardzo ciepło. Chociaż wieje, widać po waszych włosach. Teraz właśnie się zmieniło, nie? Że mocno wieje. O, wcześniej było słońce. Tak bardziej w pionie, przyjacielu, wiesz? No, tak. Bo tu już się nic nie szkodzi, tylko żebyś, wiesz... I chyba z 15 minut stania było, nie? Minimum. No, ale odstaliśmy i mamy i jedziemy dalej. Pierwsze w tym sezonie i zaraz jedziemy dalej. Oj, na pewno nie ostatnie lodożercy jesteśmy, nie? My jesteśmy lodożercy. Jest i Paulinka. No i musiał to udokumentować. Ale chciałam powiedzieć na swoją obronę, przepraszam bardzo, że z pełną buzią. Spokojnie. Jak spokojnie, że jak przyniosłam tego gofra, to on jest tylko z cukrem pudrem, wiecie, taki lightowy. Taki fit. Taki fit. To pierwsze co, to Miłoszek i Hania. Gofra. No, no i właśnie tak moje jedzenie gofra wygląda. Musimy mieć dużo siły, bo czeka nas jeszcze daleka droga. No tak. No i widzicie, tak to wygląda. To ja na swoje usprawiedliwienie powiem tylko tyle, że chyba połowę zjem, bo jak oni tu tak sobie podjadają. Ale każdy coś z tego wypadu musi mieć. No. Lody z dziećmi, gofrika.
A ciebie już ten ciągnie na dwa kółka. Właśnie, i w ogóle na pedały. Moi drodzy, były przyjemności, to teraz obowiązki. Ja się tak śmieję, że obowiązki, bo wiecie, my idziemy w tym roku do naszych rodziców. W pierwszy dzień świąt do moich rodziców, w drugi dzień świąt do moich teściów idziemy, czyli rodziców Mateusza, ale stwierdziłam, że po prostu zrobię im po serniku. Tym, który wszyscy, którego wszyscy lubią, a tu zawsze jest, wiecie, znowu to muszę powiedzieć, ale muszę, że ty znowu ten sernik robisz, mogłabyś zrobić tym gościom co innego, ale wszyscy lubią ten sernik i robię ten sernik, no i robię dwa. Dobrze, że mam dwie okrągłe tortownice, bo powiem wam szczerze, że Mati do mnie, ty masz w ogóle dwie okrągłe tortownice, a ja sobie kupiłam kiedyś w Teddy chyba. Taką różową. Ona co prawda jest troszkę większa niż ta moja, ta, która jest potrzebna do przepisu, bo ma być o średnicy 24 cm, ale mam nadzieję, że to jest naprawdę taka różnica, nawet centymetra tam nie ma, więc mam nadzieję, że ten sernik po prostu się uda, a nie, że się jakoś rozleje czy coś, że ta tortownica jest większa, ta forma. No i co? No i robię to tak, że po prostu robię to od razu hurtowo, nie? Widzicie? Po kolei kroki w termomiksie. Pomieliłam sobie herbatniki, później się dodaje masło do tego, no to teraz już wykładam te pomieszane herbatniki z masłem, a za chwilę odstawię tam tą miskę i będę robić to samo na drugą porcję. No i w ten sam krótki czas będę miała dwa serniczki, powiedzmy, no troszkę się nam wydłuży ten czas, ale myślę, że dam radę bez problemu, nie? No. I teraz trzeba tak uleżeć, że tak powiem, te nasze herbatniczki, usypać z nich taki ładny dołek, żeby ten serniczek później, tą masę serową można było tu wlać i wszystko później idzie do piekarnika. Dzień dobry, wielkanocną niedzielę. Panika przygotowuje tam dla nas na dole pyszne śniadanie, a my się tutaj bawimy. I chciałem wam pokazać tego nowego Linki Malsa od Mioszka, bo on nie tylko te Linki Malsy przypadły Mioszkowi do gustu, ale Hani też. I zobaczcie, to jest cała kolekcja. Hanuśka, też się nimi bawi. Włączysz? O, sama się włączy. Zobaczcie, jak ze sobą działają. Wszystkie się świecą. I to w sumie bardzo fajnie działa, ale jest też cwanym trochę zabiegiem. Powiem wam szczerze, no bo fajnie to działa, bo im więcej tych Linki Malsów, tym one mają ze sobą ciekawsze interakcje i więcej tych interakcji. Można się bawić jednym Linki Malsem, ale tak jak powiedziałem, no im jest ich więcej, tym bogatsze jest słownictwo, inne piosenki, inne interakcje, jest po prostu ciekawie, więc to jest taki ciekawy zabieg po to, żeby kupować po prostu więcej zabawek tego samego rodzaju. Wiecie, tutaj, że niby więcej interakcji, więcej zabawek, ale to jednak trochę zmusza do tego, żeby kupować zabawki tej samej kolekcji. Oczywiście to nie znaczy, że one są kiepskie, bo Mioszek bardzo je lubi, a ich Hani się podobają. No ale to jest taki ciekawy zabieg. No. Zobaczcie. One są bardzo, ale nie słyszę z tego muzyki. No. Także tak to z Linki Malsami. Następny zestaw, bo to wam jeszcze powiem. Wyszedł około tak. Około 100? Około 100? 39,99 i ten był chyba około 60 zł. Więc 4 zabawki wyszły około 300 zł, możecie sobie łatwo przeliczyć. A teraz wchodzę do ciemnego korytarza i idziemy zobaczyć, jak tam u Paulinki. Może wypadałoby, żeby chłop w czymś pomógł. O. Pomóc w czymś? Nie, dzień dobry. Dzień dobry. Ten niedzielny, świąteczny poranek, ja właśnie tu ogarniam już stół. Powiem wam, udało mi się ogarnąć te serniczki, obydwa gotowe, znaczy jeszcze nie gotowe, muszę jeszcze zrobić polewę, ale wczoraj nie mogłam, bo nie mogłabym, wiecie, polać tego ciepłego ciasta, więc dzisiaj jeszcze muszę to zdążyć zrobić, a teraz przygotowuję śniadanie, a i wczoraj jeszcze, zaraz wam pokażę, to teraz to buchnie ciepło i dlatego jeszcze dalej, także możesz otworzyć. O. Jest. Kiełbaska. I co chciałam powiedzieć, że wczoraj mnie tak naszło, bo kupiłam białą kiełbasę i chciałam wam zrobić w taki tradycyjny sposób, czyli wiecie, rano na patelni, cebulka, z cebulką i tak dalej, ale potem gdzieś tam wieczorem przeglądałam relację koło 22, o, patrzę, Marek z Marzeną robią tą kiełbasę według tamtego swojego przepisu i mówię do Mateusza, ty, a co tam przychodzi, może bym spróbowała, jakie to będzie, patrzę, sos sojowy mam, oliwa z oliwek i w sumie białą kiełbasę mam, cebulę mam, mówię, spróbuję. No
i zrobiłam jeszcze szybko tą marynatę o 22:30. Włożyłam do lodówki na całą noc i dzisiaj włożyłam o 7 rano. Stała o 7. Tak, bo to półtorej godziny musi być w piekarniku, więc wiecie, żebyśmy mogli tak koło 9 zasiąść do stołu, to po 7 już wstałam i ogarnęłam to. No i się robi i będzie. No, tu już mamy pomidorek. No, a tu ekipa, o, miłość. Ekipa idzie. Ale... Miłość. Bratersko siostrzana. No przytul tą panie miłość. No. Gdzie kucharek? 6? Tam nie ma co jeść. Zobaczcie, kiedy jest rozgardiasz. Chyba tu jest już wszystko, co możliwe. Pomocnice. No, musimy rozdzielić się te poświęcone pokarmy, nie? Panówką. Każdemu na talerzy. Trzeba być grzecznym. Tak, trzeba być grzecznym. O, teraz możesz zanieść każdemu, Hanuśka, na ten. Czekaj, ci pomogę, odsunę krzesło. No i teraz każdemu daj na ten talerzyk, który jest. Dobra? No i co tu się dzieje? Tu też był zajączek u babci i u dziadka. O! To dla ciebie, dla istoty. To dla mnie, dla nas, dzięki! Tata, dla nas też jest. Ojeju, Misiek, uważaj. Co tam jest? I ile tu jest prezentów! O, brawo! Podziękuj zajączkowi, dziękuję zajączku. Dziękuję zajączku. O, dasz radę, wszystko, Hania. Dla ciebie też to jest, Hania ci pomoże. Ja. Halo, panie króliczku, dzień dobry. Cześć, miłuś. Miłoszku, kocham cię, miłoszku. Proszę. Czekajcie, musimy napełnić te jaja. Ale taką nie za zimną wodą. Czemu? Co? Czemu nie za zimną? No bo to nieładnie miło jest tak na zimno, nie? Lepiej trochę cieplejsze. Tako? No. No i no, tam mi się pomaga. W strojach kąpielowych czy co? Dobra, jedna jest. Dingus, dingus. Dingus, dingus. Jak to jest grubo? A ja mam po prostu rakietę. Nie! Dingus, dingus, chcecie? Czekajcie, bo masz coś długo na pełnia. Bo ten jest gruby i duży. Największego dingusa tu nie widzicie, tu jest największy dingus. Smingus dingus. Dobra, moja też już jest i czekajcie teraz, tak, robimy tak. Czekajcie, ja sobie wytrzę ręce. Ja wiem, jak robi się ten smingus dingus. Dobra, jesteście? Tak. Ej, słuchajcie. Na 3-4 wychodzimy i atakujemy mamę, dobra? Tak! No to uwaga. 3-4, atak. O nie! O nie! Dawaj, Miłosze! Kto będzie co znać? Kto? A tu jest, proszę! O, proszę, proszę, tata! No, jak widzicie po mnie, zaliczone. Podłoga zaliczona. Prąty zaliczone, kto to będzie sprzątać? Miłość zaliczona. Brawo, to Miłość sprząta. A lustro, o mamma mia. O mamma mia. Ale zaliczone. Tu żeby tradycji stało się zadość. Także. Cieszę się. Dobra, Haruśka. Dobra. Koniec tego dobrego, bo mama... Już! Stop! Dobry wieczór. Dzień po świętach. Późna pora, bo już 20:56. Dzieci śpią. Paulinka montuje jutrzejszego vlogaska. A ja stwierdziłem, że to jest ostatni moment, w którym mogę podzielić się z wami moimi spostrzeżeniami na temat nadchodzących wyborów
samorządowych, nie parlamentarnych. Ostatni, no bo ten vlog ukaże się jutro, czyli w środę, kiedy wy go widzicie. I następny przed wyborami pojawi się w sobotę, no ale to już będzie cisza wyborcza i każde moje słowo wypowiedziane na vlogu na temat tych wyborów to mogłoby podejść pod agitację, tak to się chyba nazywa, nie? Mogłoby podejść pod agitację i mógłbym mieć nieprzyjemności. Dlatego to jest ostatni moment, żebym wam o tym opowiedział, więc wybaczcie mi, że zaburzam ten świąteczny nastrój, który jeszcze panuje w tym vlogu. Ale do sedna. Słuchajcie, ja odkąd skończyłem 18 lat, zawsze głosuję w wyborach. Zawsze jestem w tych wyborach swoich starych, mam jakieś tam, wiecie, mam jakieś poglądy polityczne i ich staram się trzymać. Natomiast, może też inaczej, zawsze też zachęcamy do tego, żeby brać udział w wyborach. Czy ja, czy Paulinka, zachęcaliśmy i zachęcamy do tego, żeby brać udział w tych wyborach. No bo to jest ważne, żeby decydować o tym, kto będzie o pewnych rzeczach za nas decydował, no bo to trochę tak wygląda. Ale powiem wam, że w tym roku, w tej kampanii, przy tych wyborach samorządowych, to jest pierwsza taka sytuacja, kiedy totalnie nie mam na kogo zagłosować. Zarówno jeżeli chodzi o prezydenta miasta, w którym mieszkam, oraz jeżeli chodzi o samorządowców. I to nie dotyczy tylko tego miasta, w którym mieszkam, no bo obecnie, może tak, no bo wiecie, że na przestrzeni ostatnich dwóch lat zamieszkaliśmy trzy miasta. No, Ruda, Świętochłowice i Chorzów. I Chorzów, no. No i słuchajcie, po rozeznaniu się, jeżeli chodzi o kandydatury, te jakby lokalne, gdzie możemy oddać głos, te szersze, jeżeli chodzi o całe miasto i te nawet troszkę dalsze, wybiegające poza to miasto, czyli jakieś miasta ościenne, to stwierdzam, że dawno nie było takich wyborów, podczas których nie mam totalnie na kogo zagłosować. Już pomijając fakt tego, że myślę, że ta kadra, jeżeli mogę to tak nazwać, samorządowców się trochę odmłodziła, co akurat może poniekąd jest dobre, no bo wiecie, świeże spojrzenie, młoda krew, więc może coś tam się ożywi w tych miastach naszych śląskich, bo w ogóle nie wiem, może gdzieś tam jak oglądasz ten vlog z nadmorza, to może u ciebie jest inaczej, bo to jest wysyp kompetentnych kandydatów, u mnie tak nie jest. No i uderza mnie też to, bo ja zawsze polityką się interesowałem, ale uderza mnie też to i Paulina tu się raczej ze mną zgodzi, bo już o tym gadaliśmy, że no, słuchajcie, ostatnie dwa miesiące to jest nagle dziwna aktywność potencjalnych kandydatów do samorządu miast. Nagle, właśnie porażka. Nagle, są takie osoby, jeszcze ci się wtrącę, bo idę się zaraz kąpać, ale są takie osoby, które naprawdę działają i to jest widać. Jak to się nazywa? Społecznicy, tak? No, jakoś, czy społeczniacy? No właśnie, no, teraz trudne słowo, ale właśnie, że oni, wiesz, od lat działają. I na częściej albo się, rzadziej, ale się udzielają. Coś się tam udzielają, nie? A teraz jest, wiecie... Teraz jest nagły wysyp osób, które po prostu pokazują jak to, co to oni nie zrobią, co to oni nie chcą. Nagle, wiecie, 4 lata były ciszy, teraz 2 miesiące przed wyborami i nagle po prostu są posty na Facebooka. Wszystko wiadomo, nie? Nagle jakieś po prostu dziwne persony kandydują. Nagle osoby, które gdzieś tam człowiek przez zamgłą kojarzy ze specyficznych może sytuacji, nagle kandydują. I słuchajcie, hitem było to, no bo są roznoszone nagle teraz gazety, co się dzieje, co ja zrobię, czego ja nie zrobię, ale pojawiła się też u nas taka gazeta, która opisuje tych kandydatów. Ja sobie ich przeczytałem i po zapoznaniu się z moimi kandydatami, na których mogę oddać głos, to ja wam teraz zapowiadam i Paulina już to mówiła i się śmiała, ja wam zapowiadam, że ja startuję do samorządu w kolejnych wyborach. To macie jak w banku, pojawię się na listach. Naprawdę, bo nie uważam się minimum za nie gorszego kandydata niż ci, których tu wyczytałem. Oczywiście bez imion i nazwisk. I takie szczegóły zatrudnienia albo wykształcenia ominę, żeby, wiecie, żebyście nie wiedzieli, o kim mówię, żeby gdzieś tam tu jakiejś tej reklamy nie robić albo coś takiego. Ale jest na przykład kandydatka, która jakby siebie opisuje, reklamuje, nie wiem jak to słowo nazwać. Już znalazłem to słowo. Zachęca mnie do głosowania na siebie słowami... Mam tyle i tyle lat, ukończyłam studia licencjackie, kontynuuję edukację na studia magisterskie. Okej. Okay. Kolejna osoba. Nie przygotowywałem się, po prostu czytam tak, kto mi tu wpadnie w oko. Posiadam kwalifikacje w zakresie obsługi gości w obiektach hotelarskich.
Posiadam wykształcenie średnie, działam w Radzie Rodziców. Posiadam wykształcenie techniczne, obecnie pracuję w dyskoncie. Tutaj coś, co jest akurat dużym plusem, pełni funkcję przewodniczącej Rady Rodziców. O, kolejna osoba. Lat tyle i tyle, posiadam wykształcenie średnie, pracuję i tu nazwa firmy. Posiadam wykształcenie średnie, specjalista branży takiej i takiej. Ale są też osoby akurat, które wiecie, absolwent i tutaj nazwa uniwersytetu, pracuje z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną intelektualnie i ruchowo. Okej, to może coś wnieść osoba jakby w rozwój i w polepszenie jakości życia osób niepełnosprawnych intelektualnie i ruchowo. Tutaj plus. Tu jest pan, który też ukończył pewne studia, angażuje się w projekty, które wzbogacają życie kulturalne i lokalnej społeczności. Bardzo duży plus. Także to nie jest tak, że wszyscy ci kandydaci są tacy do kitu. Natomiast, kurczę, powiem wam, że ciężko mi nie odnieść wrażenia, że część z tych osób pojawiła się tutaj tylko w dwóch celach. Albo żeby zapchać te listy, albo many. No bo ja to sobie wyobrażam tak, że jak... Że może inaczej, co ja bym chciał, a ja trochę jestem też idealistą i dużo wymagam od siebie, a też dużo od innych wymagam, że ja sobie to wyobrażam tak, że w samorządzie mamy osoby, które są kompetentne, które mają doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi też, ale środkami publicznymi, bo jednak będą tymi środkami publicznymi zarządzały, decydowały o pewnych kwestiach. I liczyłbym na to, żeby właśnie w samorządzie miasta, w którym mieszkam, bądź miast w Polsce, były właśnie takie osoby doświadczone, które będą w stanie pewne rzeczy ogarnąć. Obawiam się, że osoby z tymi kompetencjami, które wyczytałem, to wiecie, z tymi, które mi nie podchodzą, nie będą w stanie pewnych rzeczy ocenić w odpowiedni sposób. Takie jest moje zdanie. No i ciężko mi odnieść inne wrażenie niż to, że w niektórych przypadkach to skok na kasę, no bo jak ktoś sobie, nie wiem, skończył średnią szkołę i pracuje w dyskoncie i nagle stwierdza, że idzie startować do samorządu, jakby szanując pracę wszystkich, i bo staram się szanować pracę każdego, tym bardziej osoby, które pracują ciężko i fizycznie, to jakby nie widzę kompetencji w takim krótkim opisie, które by mogły wskazywać i zachęcać do tego, abym oddał głos na taką osobę. Jeżeli takie kompetencje są, to błędem jest to, że jakby takie atuty nie zostają tu wpisane. Bo moim zdaniem właśnie te kwestie, o których tu wyczytałem, zachęcające nie. Z drugiej strony, jeżeli by takie atuty, które zachęcające do głosowania, czyli na przykład doświadczenie w zarządzaniu, jakieś społeczne udzielanie się, organizowanie jakichś, nie wiem, obozów dla dzieci, kolonii, jakichś zbiórek, no wiecie, takie społeczne, po prostu społeczna aktywność by była, no to na pewno by było wspomniane o tym, a nie o tym, gdzie ktoś pracuje, no bo co mnie to obchodzi. Natomiast jeżeli takich rzeczy nie ma, to taka osoba nie ma z tym doświadczenia i tak jak mówiłem, ja sam nie, czuję się nie gorszą, a w wielu przypadkach lepszą kandydaturą na samorządowca niż te osoby, na które mam wybór zagłosować. Reasumując, za 5 lat nie zdziwcie się, jak mnie zobaczycie gdzieś na liście do samorządu pewnego miasta. Druga sprawa to są wybory pierwsze odkąd skończyłem 18 lat i uzyskałem prawo do głosowania, w których nie mam kandydata, bo żaden z tych kandydatów nie wniesie nic w moje życie i to zarówno jeżeli chodzi o samorząd i jeżeli chodzi o fotel prezydenta. Totalnie nie mam kogokolwiek, komu mógłbym zaufać i na kogo mógłbym skreślić krzyżyk i wiedziałbym, że to nie jest zmarnowany głos. To jest pierwsza taka sytuacja i pierwszy raz poważnie się zastanawiam, czy udać się na wybory samorządowe. Dajcie mi znać, czy wy macie tak podobnie w swoich miejscowościach, czy w swoich okręgach wyborczych. Ja po prostu przeżyłem lekką załamkę, jak się z tym wszystkim zapoznałem, bo polityką się interesuję. I naprawdę, i moim podsumowaniem było to, że kurczę, jak tak sobie gadaliśmy z Pauliną, Paulina, ja za 5 lat głosuję. Przecież ja jestem w wielu przypadkach lepszym kandydatem. Przecież mam doświadczenie w zarządzaniu ludźmi, w prowadzeniu jakiegoś tam przedsiębiorstwa czy firmy, w zarządzaniu. Finanse mi nie są mi obce, finanse, jakieś zarządzanie budżetem. W czym ja jestem gorszy? Myślę, że mógłbym wiele rzeczy zrobić lepiej, także nie zdziwcie się. No i kończąc, nie wiemy z Polną, co mamy robić. Czy iść na wybory, na które zawsze chodziliśmy, na które zawsze głosowaliśmy, bo to jest jednak decydowanie o samym sobie, więc bardzo ważny przywilej. Na kogo zagłosować? No bo tu na prezydent były, na obecnego wyciąga brudy, ten obecny dyskredytuje tego poprzedniego.
Tu jeżeli chodzi o tych kandydatów na samorządowców, to jakiś sąsiad kandyduje, którego w ogóle nie kojarzę i on by to i to chciał, a tu drugi sąsiad nagle kandyduje i się uaktywnia, a tu ktoś jeszcze obcy, którego nie znam, a tu jakaś pani z dyskontu, jakoś to kurczę napawa mnie obawą, ale z tym was zostawiam i możecie mi napisać, jak to u was wygląda, jak wy się zapatrujecie na swoich kandydatów i jak się czujecie przed tymi wyborami, a że to był dla mnie ostatni gwizdek, żeby się tymi rzeczami, które mnie interesują, a wyborami jakby i polityką się w pewnym stopniu interesuje, no to się z tym podzieliłem. Jestem ciekaw waszych opinii na temat waszych kandydatów i jakby całej otoczki wyborów samorządowych, a tymczasem kończę się, bo już jest późno i śpiący jestem. Kończę ten wywód i kończę też tego vloga. Raz dzięki za oglądanie, raz dzięki za przyjście z nami z tych świąt. Pamiętajcie o tym, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. I pamiętajcie o tym, że jeżeli macie kandydata, na którego chcecie zagłosować, którego jesteście pewni i którego jesteście pewni o to, że zadba o wasze dobro i dobro dzielnicy, w której mieszkacie, to na niego zagłosujcie. A jeżeli tak jak ja macie wątpliwości, no to zostało wam jeszcze parę dni, żeby się zastanowić i oddać głos. Trzymajcie się, pozdrowionka i do następnego vloga, cześć. A no i chciałem jeszcze dodać, że moim zdaniem w takiej małej społeczności, jaką jest, nie wiem, dzielnica na przykład miasta, czy obwód do głosowania, to taki kandydat do samorządu powinien być potencjalnie znany. Znany ze swojej aktywności, działalności przez ostatnie kilka lat. Ja tutaj, gdzie mieszkam już drugi rok i niewielu kojarzę z tych kandydatów, praktycznie nikogo, z żadnej jakiejkolwiek swojej działalności. A jeżeli taka działalność była, to dziwi mnie to, że nie była ogłaszana przez te wszystkie poprzednie lata na tych facebookach, profilach, udostępniana, tylko teraz, ten miesiąc, dwa przed wyborami, nagle jakieś wydarzenie, nagle jakiś festyn, nagle jakaś zbiórka, nagle sprzątanie śmieci, nagle, a wcześniej cisza. To tak. Nie napawa zaufaniem. O.